Witam, TVHu1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Między ostatnim odcinkiem a tym odcinkiem dosyć dużo się zmieniło. Nagrałem dwa odcinki, których nigdy nie wstawię, ponieważ nie byłem zadowolony za bardzo z postępów na tych odcinkach, bo było tam bardzo dużo craftingu, a robiłem mało cięć, dlatego ich nie będę wstawiał, tylko po prostu nagram teraz ten odcinek i wytłumaczę wam te rzeczy, które zrobiłem na tych odcinkach, żeby postęp szedł szybciej do przodu. Więc po kolei, pierwszą rzeczą, jaką zobaczycie, zrobiłem Cryo Stabilized Flux Duct. To są najlepsze rury, najlepsze kable do przesyłu prądu na mojej paczce. Są jeszcze inne, ale ja osobiście uważam, że te są najlepsze, ponieważ mają infinite przesył prądu. Macie tutaj infinite RF per tick i jest to po prostu mega wyglądająca rura. Jest ona piękna, po prostu kabel, nie rura. No, ale zrobiłem właśnie to i za chwilę wam powiem co i jak. Żeby to zrobić, musicie mieć cryoteum dust. Żeby mieć cryoteum dust, musicie mieć śnieg. Żeby mieć śnieg, to akurat jest tutaj taki pewien sposób, który ja wykorzystałem. Macie tutaj snow. Potrzebujecie snowball. Możecie zrobić z essence of water i air, ale możecie też zrobić za pomocą macerator'a w lód, zamieniać na śnieg. No, a jeszcze dalej możecie sobie zrobić blizzrody, znaczy zdobyć blizzrody. Na przykład znajdziecie takiego blizza, to jest taki niebieski blaze i możecie sobie zrobić grinder tych blazów. Też jest sposób dobry, wręcz bardzo dobry, ale mi się nie chciało ich szukać, bo są dosyć rzadkie. No i możecie też zrobić w Rock Crusherze, ale polecam bardziej macerator. Mob dropy, dungeon chest, dropy, też śnieg wypada, ale to jest nieważne. No więc zrobiłem to za pomocą lodu. Ice, mamy tutaj bardzo dużo lodu. Jak widzicie, tutaj zautomatyzowałem ten tutaj układ. Mamy śnieg, znaczy lód mamy tutaj produkowany, jest on wyciągany tam do tej skrzynki. Aktualnie jest wyłączone to, ponieważ mamy bardzo dużo lodu, a tu jest też etanol krystal, który ja wkładam ręcznie i cały czas non-stop tworzy nam się tutaj liquid nitrogen. Już mamy milion milibaketów i to jest w bardzo fajny sposób. Conduit tutaj jest ustawiony na in-out i mamy tutaj round robin enabled, czyli też filtr mamy, żeby tylko etanol krystal wyciągał stąd, ale round robin enabled, tutaj włączony jest round robin, robi to, że etanol krystale są wrzucane tak, w ten sposób, że 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeżeli byście nie włączyli round robina, no to będzie najpierw tutaj wszystko poleci, potem najpierw tu wszystko poleci, potem tu albo tam, zależy, potem tutaj. Rozumiecie, że po kolei najpierw to, potem to. A jak jest round robin, to dzieli to na wszystkie maszyny, które tutaj potrzebują tego. Jest to napędzany teraz gasoline engine, ten CVT cały czas tu jest tu niepotrzebny, ale jest i czemu by nie. No i to wszystko tak tu wygląda. Ten lód stąd biorę sobie do tego macerator'a. Tu mamy rotary macerator, jest to dosyć proste do zrobienia. Rotary macerator maksymalnie 32 EU per tick, jeżeli nie dacie transformer upgrade'ów, ale po kolei. Rotary macerator robimy z macerator'a, advanced machine casing, coile i electric motor. To jest prosta rzecz, bardzo prosta rzecz do zrobienia. No i o ile to nie jest problem, wkładacie tutaj to, był bug w paczce, jest nadal bug w paczce na aktualnej wersji, ja go będę poprawiał na 1.02 wersja, że rotary macerator nie działał i speed się nie zbierał, po prostu był cały czas 0 i nie można było przyspieszyć. Ja to naprawiłem i będziecie mieli to też w wersji 1.02 naprawione, więc rotary macerator będzie wam działać. Nie wiem jak to z innymi advanced machines działa, ale dajecie dźwignię, to się napędza i zabiera 3 EU per tick, jako, że wiecie, bez działania, żeby po prostu szybkość utrzymać. No i to jest dosyć też fajny sposób na stworzenie tego. Na ten slot, nie patrzcie, to jest slot, który na przykład, jeżeli tu włożycie copper to tin, to będziecie od razu tworzyć brąz. Jeżeli włożycie tutaj na przykład drugi ice, to nie będzie to działać.
Dlatego jest pewien problem z wkładaniem tutaj itemów automatycznie, ponieważ idzie to tutaj na drugi slot, jak tutaj będzie pełne i jest trochę problem. No, ale śnieg jest i tak dalej. Potem, jeżeli tak zobaczymy tutaj, żeby zrobić ten blizz powder, musicie mieć śnieg do fluid transposera i z tego dostajecie blizz powder. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ jeżeli chcecie, to możecie mieć pełno kryoteum właśnie z tego. Tutaj musicie topić musicie redstone i wtedy tutaj dajecie śnieg i tu wam się robi blizz powder, właśnie to. I wtedy z tego blizz powdera możecie zrobić ze snowballa, nitoru, blizz powdera i redstone'u kryoteum dust. To jest bardzo, bardzo fajne. Ja akurat już mam zrobione wszystko tutaj. Nie mam blizz powdera aktualnie i cały ten żelit kryoteum wywalałem. Jak widzicie, ulepszyłem na maksa magma crucible, żeby było, jest to reinforce resonant magma crucible. Jest ulepszony, pobiera 8000 rewów na tick, ale działa naprawdę szybko, jak widzicie. No i ten żelit kryoteum po prostu wszystko idzie na zamianę, na zrobienie właśnie tych cryostabilized flux duct, co jest bardzo proste. Jeżeli myślicie, że to jest, o Jezu, to jest bardzo drogie i w ogóle, nie, to nie jest takie drogie. Ważne jest, żeby zrobić to, no to musicie mieć redstone energy flux duct. Musicie zrobić te kable, żeby najpierw, no, potem te kable nalewacie do nich redstone płynny i wtedy możecie zrobić z elektrum i na przykład z blast glass, jeżeli robicie rotary crafta, to blast glass jest bardzo łatwy do zrobienia. No i robicie ten cryo stabilized flux duct i potem puste te cryo stabilized flux ducty wkładacie tutaj i ja wam pokażę tutaj teraz crusher, który też zrobiłem na odcinkach, których nie będzie, ponieważ zbyt wolno to szło. Tutaj produkuje nitor, więc mamy tutaj beczki dwie, mamy niter i ja to robię w ten sposób, że wkładam flint do jednej beczki, wkładam flint do jednej beczki i ten flint zamienia nam się na gunpowder. Oczywiście crusher jest ulepszony na maksa, jeżeli spojrzymy, jest 8x8 speed upgrade'ów. No i to, jak się przerobi nam, to wtedy gunpowder wkładacie znowu do crushera i zrobicie wtedy niter, co jest dosyć proste. Śnieg, prosty, redstone oczywiście i blizz powder też już mamy tak naprawdę z tamtego. Ale kwi, super. No dobra, więc jeżeli to jest takie proste, to jest, nie jest aż takie proste, ale naprawdę fajnie to działa wszystko. Nie jest to w pełni automatyczne, później będzie to w pełni automatyczne, jak rozwinę system Applied. Może nawet w tym odcinku zacznę. No i też ulepszyłem na maksa Magmatic Dynamo. Mamy tutaj trzeci upgrade. Jest to Cryo Coil Flux Amplifier i daje nam to jeszcze razy dwa. Jeżeli to wyciągniemy, normalnie mieliśmy 320, a teraz mamy 640. O! I jest to po prostu już fajne. Ale i tak za mało prądu jest, żeby zasilić tutaj nasz reaktor. Jak widzicie, energia jeszcze spada i to bardzo, więc potrzebujemy jeszcze więcej prądu. To z tego, że to jest wszystko razy dwa jeszcze bardziej. Ja bym musiał ich mieć jeszcze więcej. Dodatkowo reaktor jest włączony, ale to i tak nie daje sobie rady. Jest to dosyć prądożerna rzecz. To jest Universal Cable, żeby zamienić RF-y na EU. To jeszcze zadziała. To jest dosyć takie ułatwione, że nie musicie robić transformerów, tylko to, ale... No i tutaj Fluid Solid Canning Machine używałem do produkcji coolant celi, których tak naprawdę nie użyłem. Chodzi o IC2 coolant. Może nawet jeszcze tu mam. Nie? Coolant. O, mam. Właśnie coolant cel, żeby zrobić. I to jest taki jeden myk. I coolant 10K coolant robicie właśnie z tych coolantów. W ten sposób, że dajecie team plate'y
do tego w ten sposób i możecie zrobić sobie ten coolant. On jest potrzebny do produkcji overclockerów, upgrade'ów do Industrial Crafta. No dobra, więc tak, to już pokazałem, powiedziałem, to już powiedziałem. Aha, i elektrum. Elektrum jest bardzo, bardzo prądożerne. Bo możecie, znaczy elektrum jest bardzo potrzebne do robienia właśnie tych rur. Dajecie gold i silver do alloy smeltera, najlepiej ulepszonego na maksa. No i wtedy bardzo łatwo możecie tworzyć elektrum i tak naprawdę nie macie większych problemów z produkcją tego. Musicie pamiętać jeszcze o tym środku. Ja skończyło już to wszystko i bym musiał całość, weźmy sobie ten dram, bym musiał całość wymienić. Nie wiem, czy to tak zadziała. Chciałbym wyciągnąć cały jelly kryoteum. Nie, działa. I jeszcze raz. Aż wyciągnę wszystko stąd. Bo to jest... Dobra, jeszcze. 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 Tu też jest upgrade, ale tylko jeden, ponieważ to nie jest resonant. Dlatego nie mogę więcej upgrade'u dać. Jeszcze, ojej. To ma 80 tysięcy milibaketów. Ten Magma Crucible. A, wszystko. Dobra, więc pozbyłem się całego. Cały Jade Cryoteum jest w tej beczce. To jest bardzo fajne. Beczułka z Jade Cryoteum. 83 500. No i muszę tutaj redstone włożyć. Weźmy ten redstone, schowajmy. I redstone tak samo szybko się tu przepala. Niech to poleci wszystko tutaj, żeby zrobić te cholerne rurki. I tak to właśnie wygląda. Metal former będziecie potrzebowali do zrobienia. Już wam pokazuję. Do zrobienia będziecie potrzebowali Advanced Machine oraz do tego Tinplate'a. Tu wkładacie i robicie czopki, tak ja na to mówię, z Industrial Crafta. W taki sposób, takie empty cele. No i jeszcze jedna uwaga. Są dwa Industrial Craft. Są, może cel wpiszę, będzie szybciej. Mamy tutaj cel, Universal Fluid Cell i to. To nie jest to samo. Jeżeli napełnicie IC coolant tutaj, to nie, gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest IC coolant, nie jestem pewny gdzie. Nie, no nie znajdę. O, znalazłem. To on nie zadziała do craftingu i musicie ten IC coolant najlepiej wlać do drama i wtedy wyciągnąć tym empty celem. I wtedy, nie wiem, czy to jest bug, czy tak było zamierzone, ale... Ale tak trzeba zrobić i nic się na to nie poradzi. No, mamy dużo kabli. Więc chciałbym, tak jak mówiłem, po reaktorze zrobić, rozwinąć bardzo Applied Energistics, dlatego też reaktor bym chciał zrobić, znaczy reaktor, jakiś prąd, cokolwiek, nie jestem pewien jeszcze, czy po prostu zrobię więcej magmatików, czy zrobię jakiś generator z magmatików, taki, wiecie, taką wieżę jakąś, czy coś, nie jestem co do tego jeszcze pewny, zobaczymy, zobaczymy z czasem. No dobra, więc po kolei. Chcę rozwinąć system Applied Energistics. No nie? Aha, jeszcze jedną rzecz pokażę. To jest dosyć ważne. To... Comac. Tu macie to Comac Blueprint Highlighter. Jest to, robi się to w ten sposób w Worktable, że dajecie Fluorite Crystal i Redstone Torch. I to jest blueprint pod reaktor. Jeżeli postawicie to gdzieś na świecie, to wam pokażę dokładnie gdzie, jak zbudować, żeby reaktor był, nie? Gdzie co ma być postawione, takie tam duprele. Jeżeli ja to zbiorę, pokażę wam, że reaktor jest zbudowany prawidłowo, bo wiele osób pisało, że coś tu jest źle postawione i tak dalej. No więc jeżeli postawię to tu, to widzicie teraz, że wszystko tu jest postawione tak jak powinno być i wszystkie te toroid magnety są postawione prawidłowo. Co do jednego. Wszystkie są odwrócone strzałką do środka, tak jak powinny właśnie być. Nasz multiblock plasma injector też jest w prawidłowym miejscu. No,
i tak naprawdę to jest reaktor skończony, ale nie działający. Nie wiem czemu. Skończony, ale nie działający. Prosto. Teraz te z mostu. Hej. Ty patrzcie, można w lewym górnym rogu, patrzcie. Jak trzymacie shift i kółkiem myszki, to możecie wybierać, gdzie chcecie się teleportować. Fajna sprawa. Nie wiedziałem o tym. Dobra. Do góry, proszę. Dobra. No więc system applied. A, jeszcze jedną rzecz. Odpady, o Jezu, fuel 1 jest, aby miał problem. Ender perły, proszę. Add fuel. Dobra. Odpady radioaktywne są w tym miejscu. Mamy tutaj beczułkę z Nuclear Waste Disposal Drum z właśnie waste'em. Tutaj wkładacie waste, nie musicie tego chłodzić, ale też nie podchodzicie do tego za blisko. To jest bardzo głęboko w ziemi. Y poziom 6. Tutaj schody muszę zrobić, zapomniałem. A tu mamy tę drugą rzecz. Jest to wszystko osłonięte. Mamy tu steel bloki z Rotorcrafta i tutaj. I po prostu neutrony nie mają jak uciec. I tu po prostu wkładam paliwo, które rozkłada się szybciej. I one znika po prostu po jakimś tam czasie. Takie małe, taka mała rzecz. Bardzo potrzebna do Rotorcrafta. Bardzo głęboko w ziemi pod reaktorem aktualnie. Całość tutaj została oczywiście ładnie zmieniona. Wygląd jest ładny, nowy, taki industrialny. I system Applied Energistics będę robił w tym pomieszczeniu, ponieważ jest tu bardzo fajnie dużo miejsca. Tu będzie wszystko z Applied. Ten Tomcraft zostanie przeniesiony już nawet teraz. Tego już tutaj nie potrzebuję aktualnie. Będzie to przeniesione gdzieś indziej. No, mogę na razie to włożyć do Golden Buga. Nie ma problemu. Dodatkowo by mi się przydało tutaj. A, ty i ty. I jeszcze ty. Ta lawa jest tu niepotrzebna. I ty też tu jesteś niepotrzebny. Tak? Tak. No to jeszcze ty. I ty. W tym miejscu będzie nasz system nowy Applied Logistics. Będzie on tu ładnie wbudowany. Nie wiem, czy będę na boku robił wejście. Może tu będą monitory. Tu będzie wszystko. Tu będzie wszystko. Całe, wiecie, no taki coś, taki pokój kontrolny, jak było w nas sezonie 5, postaram się zrobić. No, więc po kolei robimy. Najpierw planujemy, co, gdzie, jak ma być. Więc zastanawiam się, czy by nie zrobić tak, że gdzieś musi być nasz ME controller. Wiecie, żeby kanały były i w ogóle taka wieża, czy cokolwiek, żeby było po prostu dużo kanałów, czyli miejsce rozdzielania tych kabli. Możemy to zrobić nawet tutaj, myślę. Będzie taka wieża ME kontrolerów i będą one w lewo, w prawo. Robiłem coś podobnego na Clouds of Darkness. Jeżeli ktoś oglądał, to wie, o co mi chodzi. A jeżeli ktoś nie oglądał, to zobaczy, o co mi chodzi. Więc najpierw będę potrzebował kontrolery. Zrobić. Wymaga to procesorów. Nie jestem pewny, czy ja mam cokolwiek. Oczywiście, że nie mam cokolwiek. Nic nie mam. Mam może Skystone. Skystone. Mam bardzo dużo Skystone'a. Normalnie zrobię z tego wszystko. O, to jest problem teraz. Super. Tak naprawdę to nie super. Jest bardzo źle. Jak nie mam Skystone'a, tego nie da się skrafcić. A Skystone bloki robi się za pomocą tego. Skystone dust. No, będę musiał iść poszukać Skystone'a. Jest to problem, bo nie widziałem nigdzie. Chociaż ja to widziałem w wielu miejscach, ale już nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. Może sobie na razie darimuję wtedy ten system ME kontrolerów. Przeniesiemy to teraz czy później?
jeżeli teraz, to muszę się upewnić, że kabel będzie na górze, wiecie, prąd. Musi być prąd, bez prądu nie ma życia. Jak to idzie? Tu idzie tu, tu idzie tu. Jeżeli ja dałbym to w tym miejscu, to zobaczmy jeszcze tu. Chcę poszukać teraz miejsca, gdzie ja prąd docisnę do tamtego miejsca. Weźmy sobie, wkopmy się w to miejsce. Weźmy, wejdźmy w Ender Mini i zobaczmy, jak dokładnie tutaj jest to. No, jeżeli ja się wkopię w to miejsce, to powinienem dojść tutaj. Czy to jest dobre miejsce? No niekoniecznie. A, jeszcze wiatrak. Nie pokazywałem, mamy wiatraka. Mamy tutaj wiatraczek. To jest Industrial Technical Block z Chisla. To jest dekoracja. Żeby ktoś nie myślał, że to jest jak coś działającego. To jest dekoracja. Jeżeli bym tu zrobił kabel, on by nie był taki zły. Bym podcisnął go tu po boku. Te kable naprawdę świetnie wyglądają, dlatego ich nie będę chował, bo one wyglądają epicko. Jeżeli bym to zrobił tu, może być. No to idziemy tutaj w dół. Aktualnie tu wszystko. I tu będziemy mieli nasz power acceptor, czy jak to się nazywało, który będzie już zasilał ten system. Ładnie, naprawdę te kable wyglądają. Według was, czy opłaca się je chować? No zobaczcie sami. Jeżeli bym je schował, bym miał brzydki blok. A teraz mam takie zajebiste kable. Jest naprawdę, no tak. To są najładniejsze kable w Minecrafcie według mnie. Naprawdę. Wow. Piękne są. Ale czy chcę je tutaj mieć? Może po tej stronie kable chcę mieć? Tutaj jest dobrze. Dobra, kolejna sprawa, to będę chciał mieć dense cable, dosyć dużą ilość dense cable. Weźmy więcej wełny, będę potrzebował dense cable, żeby mieć więcej kanałów i nie mieć takich problemów z tym. Więc będę musiał zrobić dużą ilość dense cable jeszcze na tym systemie. No dobra, więc dense cable kosztuje mnie Fluix. Kosztuje mnie to redstone, glowstone, nic, ale muszę zrobić to, czyli muszę zrobić to, a to jest to, no to quartz cable, no ja chyba mam nawet autocrafting tego. Jak wyciągniemy wszystko tutaj, widzicie, mamy autocrafting, mogę zrobić nie tyle, nie, 100. Nie mam flux ductu, flux dustu. Fluix Dust. Jak się robiło Fluix Dust? Bo nie pamiętam. Fluix Dust się robiło za pomocą Fluix Crystal w Crusherze, Maceratorze, w Grinderze, w Sagmilu, czy gdziekolwiek. A Fluix Crystal się robiło dając Charge Certus Quartz, Nether Quartz. No to czarny ten, Nether Quartz plus Redstone Dust in the Puddle Nexton. Dobra, to będę mógł zrobić to, ten autocrafting w tym miejscu tak naprawdę. Więc jeżeli się zastanowić, no to to jest tutaj. Mamy to, to musimy na chwilę zniszczyć ten to. I tutaj mamy to. No dobra, to jest to, więc tutaj damy właśnie, ej, tu jest to. Redstone Nether, 2 Fluix Crystal. No jest to, jest crafting tego zrobiony tutaj. Fluix Crystal. No to byśmy musieli jakoś tutaj, jakbym wyciągnął tego Sagmila, albo do Maceratora bym włożył, też by było dobrze. Crusher, też by było dobrze. A właśnie, tutaj, jak mamy ten gunpowder, po prostu daję go tu i teraz nam się zrobi niter. Widzicie? Taka prosta. Taki prosty, manualny autocrafting. Manualny autocrafting, okej. Pomyślmy. Flu. Ile mamy? 50 tego, ale mogę to craftić sobie nowy. Zróbmy sobie 200. Start. I powinno to tutaj zacząć lądować. Nie, pierścień. Nie, pierścień, cholera jasna.
Pierścień. Głupi pierścień. Aktualnie chyba powinno to robić. Flu. Mówiłem, że to działało. Działało, ale pierścień wszystko popsuł. Nie, powinno zadziałać. To item dropper musiał być szybszy, kurde. Nic się nie poradzi na to. Tego aktualnie też nie mogę wyciągnąć, bo to jest połączone z komparatorem. Więc nie mogę hopera zamienić na trans lokator. Ale za chwilę, jak tylko redstone wyląduje tutaj, to powinno nam to zadziałać. Będę musiał to jakoś ulepszyć, przyspieszyć. Coś się wymyśli. A przez ten czas niech to się tworzy. Lada moment powinnam się zacząć craftić. Flu. Mam jeszcze zero, ale lada moment. Lada moment. Dajmy to tu. Najpierw wciągniemy. No. Dobra, już się crafci. Redstone leci i widzicie, już się zaczyna tutaj to craftić. I dostajemy właśnie teraz 25, 26, 27. Ile to ja chciałem tego? 200? Jakoś tak chyba. No już zatrzymało się. Czemu? Teraz redstone nie leci. A powoli to potrwa. Trochę to potrwa, ale powoli się zrobi. Weźmy to. Tutaj autocrafting będzie musiał być naprawdę rozwinięty. I ja się o to postaram, żeby był on bardzo rozwinięty. Będziemy mieli osobno rzeczy, crashery i tak dalej do właśnie autocraftingu. Lub też grinder. Paliwa też nie mam. Nie taki problem. No dalej. Fluix. Trzeba to przyspieszyć. 30. A ja... co się... no to 200 było, no. Powoli, powoli. Teraz redstone leci. Nie wiem, jak to przyspieszyć. Coś musi być podobnego do hopera. Bo to jest połączone do komparatora. Jak tu widzicie, komparator. Musi to być coś. Ten item dropper jest największą wadą tego. On jest wolny. I to by było problem. To jest problem. Jedyny problem. Wiecie co? Włożę to ręcznie. Wrzucę to ręcznie. Albo nie, bo już wziąłem tutaj Flux Crystal i teraz pomyśli system sobie, że nie dokrafcił i będzie problem. A, dobra. Jakoś to. Niech to zawiera. Fluix 128, 129, 132. Yay. Więc dense cable Fluix to potrzebujemy ME dużo, ale mam chyba trochę ty 32 za mało, cały czas za mało. Fluix, ty 8 wyszło z tego mi. To jest nic. Potrzebuję dużo, znacznie dużo więcej. Bez tych kabli nie będę zaczynał w ogóle rozwijania systemu Applied. Dobra, więc wracamy na razie do tej ściany. Będziemy tu robić wszystko w ścianie, żeby nie było, wiecie, tak żeby było troszeczkę ładniej chociaż. Cała ta ściana będzie obudowana różnymi maszynami z Applied. Będą tutaj ME drive'y, będą tutaj monitory, będą tutaj wszystko będzie tutaj.
tym miejscu. Autocrafting zrobimy w podłodze, jak to robiłem kiedyś na Clouds of Darkness. Kto oglądał, to wie, kto nie oglądał, to nie wie, ale zobaczy. Kiedyś właśnie robiłem w podłodze takie duże, takie wiecie, kwadraty 3x3 autocraftingów. Jest to bardzo fajne, ponieważ zaoszczędzimy na tym miejsca i mamy miejsce wtedy na inne rzeczy, a to jest bardzo fajna rzecz. Dodatkowo może dół będzie cały w M-Drive'ach. Ile to jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrzebny jest tu ten scale jednak bardzo, bardzo, bardzo. Może dół będzie cały w M-Drive'ach? Żebym zostawił faktory bloki? No zobaczymy. Zobaczymy jak to ten. Ten tutaj, ta ściana, ona jej nie będzie widać tak naprawdę, więc nie za bardzo patrzę na to, co tu kładę. Tu mamy concrete. To tak. Idziesz tu. Oj. Naprawdę dużo tego będzie zabierać to. Tu będzie acceptor. Trochę zostawię tutaj rzeczy, jak na przykład charger będzie tu zostawiony. Tu już mamy autocrafting tak naprawdę tych charger tych certus kwarców. Jak tam crafting? O, już craftowało się. Cable? Mam 100. Jej! No weźmy sobie na razie ten ME cable i teraz jeszcze musimy mieć parę rzeczy. Power, jak to się nazywa? Energy acceptor. Potrzebuję to quartz glass. Też to nie jest problem, żeby to zrobić. Energy acceptor połączony będzie tutaj. Naprawdę fajne jest to miejsce na ten cały appliant. Tu? Chyba tu. No to tak, mamy zasilanie, jest fajnie. Jak na razie mamy tylko zasilanie. To będzie też niewidoczne, więc nie patrzę. Teraz takie małe robię tutaj, wiecie. Jak to dokładnie ma być połączone? Tu będą monitory na tym poziomie. Aktualnie to będę chyba monitory będą tu. No to tak. Ten kabel musi być tutaj. Będą połączone te monitory. Teraz tak. Monitory będą na górze. Albo jednak na dole będziemy robić ME drive'y, więc zrobimy sobie ME drive'y z pamięcią. Będzie to naprawdę dużo pamięci, bo jeżeli chcemy automatyzować wszystko, to wymaga to naprawdę ME drive, dużej ilości pamięci. Blast resistant albo zwykły blast resistant, raczej nic mi nie będzie wybuchać, więc potrzebuję więcej engineering procesor. Tak gdzieś może z 50. Niech się automatycznie zautokraftuje tak gdzieś z 50. Trochę to potrwa. I tu mamy, tu są te co SafeMod zrobił. Tu są te co SafeMod zrobił. To co ja zrobiłem. To nie, dobra. Trzeba będzie to przenieść. Te pomieszczenie też przeniosę, albo nie, czekaj. Jeżeli to pomieszczenie, tylko pomieszczenie będę przenosił, to musimy jakoś, wiecie, to połączyć z dołem. Muszę się zastanowić. Teraz jeszcze miejsca na autocraftingi muszę zrobić, no to będzie to tu, gdzie są te lampy, to czekajcie, czy ja to dam tak, czy może zrobię jeszcze większy autocrafting? Może zrobię taki byczy autocrafting. O, to by było dobre. Dobra, to zrobimy tak. Mamy tutaj trzy symetryczne, bo ja tą ścianę przesunęłem w prawo. No to tak, raz. Tu będzie jeden autocrafting. Tutaj raz. Tak jak zrobiłem kiedyś, dawno temu na Clouds of Darkness, zrobię podobnie tutaj.
bo on bardzo wie, tak mnie zadowolił i jest naprawdę fajny. Też zrobię Molecular Assemblery w patternie szachownicy. Też na Clouds of Darkness tak robiłem i jest to naprawdę fajne, bo bardzo szybko się wszystko kraftuje. Chyba tyle wystarczy, co? To będzie cała podłoga autocraftingu. Teraz miejsce jeszcze musimy zrobić na szachownicę kraftującą. Tak to nazwałem. Będzie to na jakiejś ścianie, albo prawej, albo lewej. Aktualnie można to zrobić nawet z tyłu. Nie byłoby takie źle, takie to złe. Tutaj da się kabel pod tym. I tu będzie szachownica kraftująca. To jest tak, raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś tak na odległości tego. Ona będzie dosyć duża. Mamy reaktor z Big Reactors. Weźmy to, dajmy na fast. Więc tu będzie nasza szachownica. Tu jest 3, tu jest 3. To jeszcze to będzie tutaj. Będzie to naprawdę duże. Tyle wystarczy? Mamy środek tutaj. Nie, wystarczy. No to może zróbmy już tą szachownicę. Nie będzie to problemu. Nie będzie to problem. A, będzie to byczy naprawdę. Jak to się skończy zrobić. I miejsce na kabel. To będzie tak. Tutaj mamy w dół. Jak tutaj tak się spojrzymy, to tu zamienimy się w bata. Będzie pod tym kabel supplied. O, tu będzie leciał. I tu będą połączone właśnie wszystkie te autocraftingi oraz szachownica. Szachownica jest tu. Tak, tu. To będzie dokładnie. To jest reaktor. Tu. Tu będzie połączona cała szachownica. Super. No to już jest ogarnięte. Adaptator jest. To jest. Teraz tak. Ten kabel jednak nie chcę przenieść. Wszystko będzie tutaj. Prąd się nie skończył, bo to jest Infinite RF. To nie powinno być problemu. Chyba wszystko. Nie wiem jeszcze za bardzo, gdzie ja postawię ME kontrolery. Może bym zrobił dodatkowe pomieszczenie za tym, bo tutaj tak na środku będą stały, to problemem będzie to, że będzie pełno kabli i będzie ciężko mi się dostać do systemu. Chcę, żeby tu było czysto, pusto i w ogóle. Jeszcze pomieszczenie z autocraftingami, piecami i tak dalej by musiało być gdzieś obok. Może tutaj za tym to nie jest taki zły pomysł. Ale. Albo pomieszczenie dodatkowe tu będzie, nie wiem. Będę musiał się zastanowić. Dobra, zastanowiłem się. Wiecie, co zrobimy? Tu będzie takie duże, bardzo duże pomieszczenie, co będzie nazwane, to będzie fabryka. I w tym pomieszczeniu będą wszystkie rzeczy w tym pomieszczeniu będą automatyczne w 100%. To będzie fabryka. Gdzie będę mógł dodać jakieś dodatkowe craftingi czy coś, żeby to pomieszczenie zrobić puste, tu może być problem z miejscem, ponieważ one musi być wielkie, wielkie, bardzo wielkie, a ja będę musiał to, wiecie, wyczyścić, ale tym wyczyścić całe to pomieszczenie to zajmie mi wieki. Zrobić to za pomocą filera to ryzykuję tym, że coś tu zniszczę przypadkowo, bo jest pełno tutaj rzeczy. A mógłbym zrobić coś takiego jak. Nie wiem, czy jestem w stanie. Jest tu coś takiego: Draconic Staff of Power. To jest naprawdę taki super mega multitool. To wszystkiego tutaj bardzo fajne. Ale to kosztuje po prostu też bardzo fajnie. To jest najlepszy tool, jaki możecie mieć na mojej paczce. Szczerze. Ten tool. On jest wszystko w jednym, potrafi wszystko zrobić. Nie ma rzeczy, czego to nie zrobi, a to kosztuje nie dość, że to najgorszym problemem będzie to. A żeby zrobić to, będę musiał iść zabić Ender Dragona. Tak? To było to?
A, to było to chyba. I będę musiał go wskrzeszać Resurrection Stone, go zabijać znowu, wskrzeszać, zabijać, 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 zabijać i tak dalej, żeby właśnie zdobyć obudzony, przebudzony Draconium Ingot. To będzie ból. Naprawdę, to będzie ból. Straszny ból, żeby to zrobić, ale to jest naprawdę OP rzecz. To jest taka dobra rzecz. Tak, OP. Dodatkowo fajnie by było mieć. Ja pierwszy dzwonek drzwi. Dodatkowo będzie fajnie mieć to, ale to wszystko jest tak drogie, że fuzyjny reaktor z reaktor Crafta się przy tym chowa trochę. To jest naprawdę jeszcze droższe. Więcej zabawy jest z tym. Chciałbym to bardzo zrobić, ale cholera, to jest takie drogie. I bym mógł wtedy kopać 5 na 5, 8 na 8. I by było bardzo fajnie. Dobra, więc robimy naszą szachownicę. Będzie to tak. Tu będzie. Nie wiem dokładnie jak zacząć. Interfejs może. Tak. Dobrze robię. Tak. Dobrze? Chyba dobrze. Więc to, jak to będzie działać, to jest coś takiego, że interfejsy będą tutaj i przeważnie każdy interfejs, prawie każdy interfejs będzie miał cztery molecular assemblery, czyli jeżeli na przykład, no, będzie po prostu bardzo szybko się krafciło wszystko, z wyjątkiem rogów, co mają tylko trzy, dostęp do trzech. No, ale tak to mają cztery assemblery i wszystko, crafting wszystkiego jest bardzo szybki. Będziemy musieli też tutaj mieć interfejsy. Nie wiem, jak tam sytuacja jest. Interfejs. Czy mogę skrawcić Flux Dust? Już nie ma. Ojeju. Masakra. Interface. Może już flu. Niech się to zrobi. W ilości 300. Nie, tego nie zrobię. No dobra, Flux Duct do mnie. Interface 30. No, starczy na 30. Trochę to potrwa, zanim się wszystko skrafci. Ale się krafci. Tu nie, tu tak. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. Będzie dobrze. Jeden interfejs. Czegoś brakuje? A nie, crafci się to. Tak robi się. Dobra, ludzie, słuchajcie. To w następnym odcinku zrobimy tą fabrykę i dokończymy dalej robić system applied. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Hej.